Jak obiecałem, router RM125. Możecie zobaczyć od razu, jaka jest różnica wielkości i wysokości między RM-ką a K125. RM-ka jest ogólnie mniejsza. Tutaj jest rama w tej RM-ce od Hondy CG125, a my mamy oczywiście od Suzuki GS125. Tak ten motocykl wygląda. Jest niższy ogólnie, ale wyżej są podnóżki. Ma inną wajchę zmiany biegów. My mamy taki skomplikowany mechanizm, który ma luzy. A on przez to, że ma tak prosty, fajny mechanizm, że od razu jest na tym, nie ma żadnych luzów na tym. Ale mamy wiadomo, nie? O, lata nam, nie? Więc jeśli chodzi o wajchę zmiany biegów, to prostsze rozwiązanie lepsze. Silnik jest ten sam, też od Hondy CG, ten sam co nasz, może kolorami, o, ten sam silnik od Hondy CG 125 z rozrządem OHV. Tutaj mamy to chyba 80 opona, błotniczek przedni taki sam chyba jak w Zipu Maniaku, w Zipie Maniaku. Co tutaj można powiedzieć? Takie lusterka oryginalne. Wskaźnik zmiany, wskaźnik paliwa. Przekręcam kluczyk i ładnie pokazuję. My tego w K125 nie mamy. O, twardsze trochę siedzenie, ale kierownica jest bliżej, jest wyższa trochę i siedzi się na nim bardziej wyprostowanie niż na K125. I mamy tutaj o router napisane, napis, a jak wiadomo mamy romet, nie? Na deklu. Inny, oczywiście inny o wydech. Moim zdaniem troszeczkę lepiej brzmi, zaraz wam go odpalę. Nie wiem co to jest to. Jest jakiś niby ten sam gaźnik, też firmy Deni, ale GPPZ nie. CPZ26, ale mamy zwykłe PZ26 i nie mamy tego tutaj. Właśnie zauważyłem. O, odma jest krótsza. Rurka od odmy. W ogóle inaczej jakoś, w ogóle inaczej tu jest zastosowana ta odma. Do powietrza katalizatora ten sam. Dobra, uruchomię go dla was. Chodzi jak pszczółka. Trochę mu zawór klepie. Prawdopodobnie wydechowy. A to wszystko do regulacji, nie? Inna tarcza hamulcowa. Inna tarcza hamulcowa. Ale chyba większej średnicy niż u nas. Można zauważyć. Nie, chyba po prostu inaczej jest wyprofilowana. Także przejechałem się nim, bardzo przyjemnie się jeździ. Na czwórce 9 dych. Licznikowe oczywiście, tylko nie wiadomo czy nie przekłamuje to jej bardziej niż u nas, bo u mnie wiadomo, nie? Ja mam na czwórce maksymalnie 85, a on ma tu 9 dych, czyli może mocniej przekłamuje, bo to oczywiście jest wyskalowany do 140, a u nas jest do 160 wyskalowany. Inny zbiorniczek płynu hamulcowego, inny ma, mamy taki, ma światła awaryjne, o, my nie mamy, o, w ogóle przełączniki inne, tutaj długie i krótkie mamy w jednym przełączniku i kierunki też w innym przełączniku. A my mamy w K125 wszystko zespolone, nie? Długie, krótkie, razem z kierunkowskazami. Oczywiście sygnał dźwiękowy. Zrobił sobie dziury.
skręca się elegancko. Przejechałbym się, ale nie mam niestety mocowania na kask. Tak to bym się przejechał, pokazał wam. Się już jeździłem nim, jak mówiłem. Ale... bardzo przyjemnie się nim jeździ. No dobra. Dla porównania brzmienie mojego Kasa 25. Już trochę zimny jest. No. Moim zdaniem tamten brzmi prawie tak dobrze jak mój K. Albo i tak samo dobrze. Tylko wydech jest brzydszy, nie? No taka brzydka rura. A ja mam ładny chrom. Także dobra.